Dlatego, że musi to ty tak szybko gadasz, to nic nie da, uspokoić się. Jak popatrzymy na rząd amerykański. Nawet jeśli idziemy tu do jest Polski. To robimy to rzeczywiście strasznie z doskoku i ja boję się, że to również niekoniecznie musi zachęcić do tych inwestycji. No ale z drugiej strony mamy projekt na razie konstytucji dla biznesu, czyli taki schemat, ramy tego, co rząd będzie robił dla przedsiębiorców, więc przedsiębiorcy mniej więcej mogą dobre określenie, dobrego określenia pan użył. Projekt. Ja bym chciał konkret, ja bym chciał zobaczyć. Trzy najbliższe lata. Co dzisiaj chce zrobić Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Finansów? Wszystko jedno. Jakie rozwiązania w kwestiach podatkowych? Jakie rozwiązania w kwestiach, nie wiem, odpisów inwestycyjnych? Co jest oczywiście z podatkami związane. Ja to chcę zobaczyć. Za dwa lata to, za pół roku to. Tymczasem my mamy cały czas jakąś niesamowitą liczbę różnych pomysłów, lepszych, gorszych. No ale właśnie, ale przede wszystkim zmieniających się w czasie. I to jest najgorsze. Brak stabilności otoczenia. Tak to się ładnie nazywa. Agnieszka Dudzik. To jest tak, że ten brak stabilności też wynika z technik legislacyjnych. Jakby można uregulować tego typu programowanie, planowanie wprowadzania rozwiązań prawnych i też na bieżąco analizowanie ich, co jest jakby w tej chwili w Ministerstwie Rozwoju, powiedzmy, powstały te normy tworzenia przepisów prawnych, OSR-ów, też oceny ex ante, ex post. Tylko dobrze by było, żeby to objęło wszystkie resorty, w tym połączony resort, znaczy ministrem połączony resort finansów i resort rozwoju i faktycznie zostało wdrożone w ten sposób, aby bieżące monitorowanie pokazywało, gdzie są błędy, które następnie będą korygowane. To przy pracy takiej ciągłej z dobrymi legislatorami i dobrym merytorycznym wsparciem, na przykład instytucji otoczenia biznesu, da się zrobić. U nas w tej chwili pojawił się problem, który oczywiście jakby jest problemem, wydaje się, politycznym, czyli też duża ilość aktów, przepisów prawnych o charakterze poselskim, które w ogóle całkowicie są wyłączone z tej legislacji właśnie a propos wprowadzania w ostatniej chwili jakichś zmian, czy też wprowadzania ich w krótkim okresie czasu, bo ich jakby nie tyczą się te normy, które są gdzieś wypracowane jako normy dobrego stanowienia prawa. Ale faktycznie utworzenie takiego kręgosłupa, czyli na przykład powrót do tych planów, projektów prac legislacyjnych, czyli mamy, co będziemy robić, jaki resort będzie robił projekty na przykład przez najbliższy okres czasu. I wtedy jest to dostosowanie, faktycznie wprowadzenie tej reguły nie wprowadzania zmian w podatkach na przykład w ciągu roku, czy też nie częściej niż nawet czasami tych na korzyść podatników, bo one też zaburzają system. Natomiast oczywiście ta zmiana jest dobra, tylko fajnie, żeby to była całość, żeby to była strategia faktycznie, która etapami jest podzielona na wprowadzanie zmian. Jeśli chodzi o to planowanie działań legislacyjnych, to tutaj chyba dobrym przykładem jest projekt Ministerstwa Rozwoju 100 zmian dla firm, bo tam mieliśmy listę tych zmian, no i one sukcesywnie są wprowadzane. Przemysław Kwiecień. Nie, jasne, tylko jakby przedsiębiorcy nie sądzę, że poświęcają swój czas, gdzie i tak duża jego część musi być poświęcona gdzieś tam na tą buchalterię i rozliczanie się z Urzędem Skarbowym, więc nie sądzę, że wielu z nich wczytuje się w konstytucję dla biznesu, która gdzieś tam powstaje na wielu stronach, tak, 300 stron bodajże, czy coś wokół tego, tak? Przedsiębiorcy patrzą na to, co jest zapowiedziane jako już do wprowadzenia. Tak? Myślę, że i szczególnie jeśli widzą rozdźwięk między tym, co gdzieś tam pojawia się w wizjach, a pomiędzy tym, co ma się za chwilę stać prawem, no to niespecjalnie wiedzą czy mogą ufać gdzieś tam jakimś pozytywnym zapowiedziom. Chciałam podkreślić, że po to są takie organizacje jak Krajowa Izba Gospodarcza, instytucje otoczenia biznesu. Ja wiem, że pan się uśmiechacie, ale tak nie jest. Nie uśmiecham się, my jakby monitorujemy za przedsiębiorców, to stworzymy narzędzia, które im pozwalają zgłaszać swoje uwagi. I wydaje mi się, że to też gdzieś tutaj to tak zwane społeczeństwo obywatelskie, o czym mówimy, i też w wymiarze przedsiębiorców, w momencie, kiedy przedsiębiorcy czuliby potrzebę też zbadania tego, jak te przepisy się zmieniają i wpłynięcia na nie, są tacy, którzy naprawdę się tym interesują i wtedy ich ta działalność aktywna, gdyby była też słuchana przez rząd, czasami jest, to wtedy bylibyśmy o krok do przodu. To dobrze, to konkret, jeżeli jeszcze mam sekundkę, konkret, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Cieszymy się bardzo, jak rozumiem, z tej zapowiedzi możliwości większego
większej amortyzacji zakupu maszyny urządzeń. Ale konkret polega na tym, że mój znajomy przedsiębiorca, rzecz dzieje się w Małopolsce, nabył w zeszłym roku myjkę wysokociśnieniową. Jak kupował taką myjkę 8 lat temu, to oczywiście wliczył ją sobie w koszty. Nie jest główną jego działalnością prowadzenie myjni samochodowej, ale ma biuro i ma samochód służbowy, w związku z tym myjka miała służyć do czyszczenia podjazdu pod samochód, garażu i oczywiście samego samochodu. Teraz niestety jego księgowa nie zgodziła się na to, żeby tę myjkę wpisać, ponieważ szkolenia w ministerstwie, w izbach skarbowych, które regularnie są przeprowadzane, na jednym z tych szkoleń poinformowano ją, że ponieważ nie jest to core business, czyli główna działalność tego przedsiębiorcy, to tej myjki sobie nie może wpisać w koszty, a oczywiście ryzykuje tym, że będzie miał dodatkową kontrolę. No i to jest fakt, który się wydarzył w roku 2016. Teraz zderzamy te fakty z tego typu zapowiedziami. O to nam chodzi. Chodzi nam o to, że tutaj nie ma spójności. Czekamy, żeby wreszcie jasno powiedzieć, gdzie będziemy za 3 lata. No hasła padają w konstytucji biznesu. Wszystko dla przedsiębiorcy. Przedsiębiorca nie będzie traktowany jak przestępca. No ale czy to rzeczywiście tak będzie w praktyce? Tego dzisiaj przedsiębiorcy nie wiedzą. Zawieszamy naszą dyskusję tym pytaniem. Wracamy za 3 minuty tuż po informacjach dnia w skrócie. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. W Częstochowie dziś i jutro kierowcy, którzy pozostawią swoje samochody w garażach, będą mogli podróżować komunikacją miejską za darmo. Tak zdecydowały władze Częstochowy w związku z podwyższonym stężeniem zanieczyszczeń powietrza, a szczególnie pyłów PM10. Jak podkreśla prezydent Częstochowy, Krzysztof Matejaszczyk, wystarczy pokazać w autobusie czy tramwaju dowód rejestracyjny samochodu. Ci, którzy mają dowód rejestracyjny pojazdu, ci, którzy zdecydują się, że nie pojadą swoim pojazdem, ale wsiądą do komunikacji zbiorowej, na ten dowód rejestracyjny będą mogli we wtorek i w środę po Częstochowie podróżować miejską komunikacją, ponieważ na dowód rejestracyjny będzie ona dla nich bezpłatna. Miasto apeluje, by osoby z chorobami układu oddechowego, osoby starsze i dzieci ograniczały spacery i pozostawały w domach. Także Rybnik walczy ze skutkami smogu. Prezydent miasta podjął decyzję, że dziś i jutro odwołane są zajęcia edukacyjne w rybnickich szkołach i przedszkolach. Chodzi o kilkadziesiąt placówek, mówi Agnieszka Skupień, doradca prezydenta miasta. Po raz pierwszy mamy w mieście przekroczone normy powyżej 1000 i ten stan utrzymuje się dość długo, bo bywają przekroczenia, ale po raz pierwszy mamy stan tu zawieszonego PM10 powyżej 1000 cały czas. No i te normy się wahają, co więcej właściwie one rosną i z tego powodu prezydent miasta podjął decyzję o tym, by zawiesić zajęcia w szkołach i przedszkolach. Placówki będą jednak otwarte, mówi Janina Czaja, dyrektor przedszkola nr 17 w Rybniku. Nie jest to dzień wolny od zajęć opiekuńczo-wychowawczych, także przedszkole jest normalnie czynne w normalnych godzinach. Kto nie może zapewnić dziecku opieki, ten przyprowadza dziecko do przedszkola. Normalnie funkcjonujemy. W Rybniku można dziś też korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. Władze Moskwy apelują, by mieszkańcy nie wychodzili na ulicę w związku z siarczystym mrozem. Od kilku dni temperatura w centralnych rejonach Rosji utrzymuje się na poziomie od minus 35 do minus 21 stopni Celsjusza. Minionej nocy w okolicach Wołokołamska i Moskwy termometry pokazały minus 40 stopni. Mieszkańcy rosyjskiej stolicy nie wzięli sobie do serca apeli władz miasta i wyszli z mieszkań, aby załatwić swoje codzienne sprawy. Pytani przez reportera Polskiego Radia, czy przywykli do tak niskich temperatur, odpowiadają żartobliwie, że mrozów nie boi się nie ten, kto urodził się na Syberii, ale ten, kto ciepło się ubiera. Puchelik, szapkę. Trzeba ubierać się w puchową kurtkę i futrzaną czapkę. Koniecznie ciepłe skarpety i buty na grubej podeszwie. Jak długo przebywasz na dworze, to i walonki by się przydały, chociaż ja już dawno ich nie nosiłem. Według synoptyków mroźne powietrze utrzymywać się będzie w centralnej Rosji jeszcze przez kilka dni. Później temperatura wzrośnie i przez kilka tygodni utrzyma się na poziomie od minus 12 do minus 5 stopni. Moskwianie zauważają ironicznie, że przy minus 5 można już mówić, że idzie wiosna. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 2:33. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Polskie Radio 24. Puls gospodarki. A w naszym studiu niezmiennie Agnieszka Durlik, Marek Zuber i Przemysław Kwiecień. Rozpoczynamy drugą część dzisiejszego Pulsu Gospodarki, w której chciałbym m.in. porozmawiać o ostatniej aukcji obligacji Skarbu Państwa. Ministerstwo Finansów sprzedało papiery wartościowe za ponad 6 miliardów złotych. Popyt wyniósł z kolei 13 miliardów, czyli niby powód do zadowolenia jest, no ale coś za coś, bo inwestorzy zażądali bowiem wysokich odsetek. Obecnie rentowność polskich obligacji to 3,76%.
0,01%. Według analityków już wkrótce rentowność może sięgnąć 4%. Czyli w takim razie jest powód do zadowolenia, czy nie, Przemysław Kwiecień? Ale dla kogo? Czy tak, pamiętajmy o tym, a może dla przeciętnego słuchacza taka specyfika przeprowadzenia aukcji jest dosyć trudna, bo wydaje się, że jak jest popyt dwa razy większy niż podaż, no to znaczy, że świetnie. To nie jest do końca tak, dlatego że to jest tak, że na takiej aukcji dealer może, czyli bank dealer, który kupuje te obligacje od rządu, może powiedzieć, dobrze, ja kupię tę obligację, ale chcę 5%, tak? I on też bierze, on też zgłasza popyt. No ale co z tego, tak? Jak zgłasza fatalne warunki. Więc powiedzmy sobie, do któregoś momentu ten popyt jest taki zdrowy z punktu widzenia rządu, za pewną granicą rządowi no nie bardzo się opłaca te pieniądze pożyczać, chociaż wiadomo, że musi. Więc no, ten popyt dwa razy większy niż podaż w naszych warunkach, w ogóle w warunkach aukcji, to nie jest nic specjalnego. Powiedziałbym pewnego rodzaju standard, często jest to więcej niż dwa razy. Teraz tak, no, rentowność rośnie z różnych powodów. My jesteśmy przyzwyczajeni, jakby świat jest uzależniony od kilku lat od bardzo taniego pieniądza. Wydaje się, że 4% to jest dużo. Przypomnę, że w momencie, kiedy wybuchał kryzys w 2008 roku, mimo że było wiadomo, że już jest źle, to w pewnym momencie rentowność papierów 10-letnich, bo o takich mówimy, oscylowała w okolicach 8%, tak? Więc i to już było te lata stabilnej inflacji w Polsce, nie mówię o tym okresie, kiedy schodziliśmy z inflacją w dół, więc to nie jest tak, że te stopy procentowe będą niskie na zawsze. To jest po pierwsze. Po pierwsze, w wymiarze globalnym wracamy do trochę wyższych stóp procentowych. Wynika to z różnych czynników, przede wszystkim z tego, że powoli wraca na świecie inflacja. I w Polsce też wraca inflacja i ona wróci, już wraca, bo mamy styczeń, my jeszcze nie wiemy, jaka będzie inflacja, ja wiem, państwo może nie, będzie spektakularnie wysoka. Będzie na standardy kilku ostatnich lat, kiedy mieliśmy spadki cen, czyli niektórzy mówili, że to jest deflacja, no można było się kłócić, co to jest deflacja, ale ceny spadały, tak, mierzone koszykiem konsumenta. W pierwszym kwartale inflacja będzie powyżej 2% w Polsce. I niektórzy złapią się za głowę, tak? O nie, rośnie inflacja, niedawno spadało w grudniu 0,8, teraz powyżej 2. Co dalej, tak? Czy Rada będzie podnosiła stopy? Może te obligacje, to 10 lat, może być różnie, tak? Dzisiaj jest 1,5%, za 5 lat może będzie 5%, może powinny mieć rentowność 4,5%, a nie 3,75%, tak? W momencie, kiedy zawsze jest tak, że kiedy w gospodarce mamy do czynienia z dynamicznymi zjawiskami, tak jakby ten spadek inwestycji w trzecim kwartale, to rośnie niepewność. Rada Polityki Pieniężnej też może różnie zareagować. Wcale nie jestem taki pewien, czy im nie przyjdzie do głowy podnosić stóp procentowych, tak? Mimo że ja na przykład prognozuję, że w 2018 roku inflacja spadnie w okolice 1%, a być może nawet mniej. Bo ten skok inflacji, z którym mamy do czynienia teraz, wynika przede wszystkim z czynników od nas niezależnych i przejściowych. Cena ropy, cena energii. Efekt tak zwany bazy. Rok temu akurat ropa była rekordowo tania i ten spadek cen w Polsce był głęboki. I kilka pomniejszych czynników, które sprawiają, że po prostu w styczniu ta inflacja wystrzeli, ale w momencie, kiedy minie rok, inflację liczymy rok do roku, czyli porównujemy ceny w styczniu tego roku do stycznia zeszłego roku. W momencie, kiedy minie ten rok, te efekty wygasną, ich nie będzie, a być może po części nawet się odwrócą. Bo ja nie sądzę, że ropa będzie jakoś bardzo jeszcze drożała z tych poziomów, które mamy teraz. I wtedy nagle się okaże, że wyższe stopy procentowe w Polsce niekoniecznie są potrzebne. Ale po drodze może być różnie, tak? Tego nie wiemy teraz. Nikt nie ma jakiejś gwarancji. Nawet ja, tworząc prognozy, no gdzieś wydaje mi się, że pewne rzeczy do siebie pasują, ale może być różnie, tak? Pewne rzeczy są nieprzewidywalne. Więc dla rządu na pewno będzie to okres pełen wyzwań i ja oczekuję, że faktycznie możemy przejściowo zobaczyć te rentowności obligacji nawet powyżej 4%, ale sądzę, że to będzie dobry moment, żeby je kupić.
Pytanie, jak w tej sytuacji będą zachowywać się inwestorzy zagraniczni, bo jak na przykład dzisiaj pisze Puls Biznesu, inwestorzy z USA stronią od polskich obligacji, też zadziało się coś w Azji. Szczęśliwie są banki, które mogą kupować obligacje, a przez to nie płacić. A nawet bardzo chętnie to robią, jak wiemy. 240 miliardów złotych mają w obligacjach banki. Pierwsza moja praca w ogóle po studiach to była praca dealera w banku i przez najdłuższy czas zajmowałem się właśnie obligacjami, czyli dealer obligacji. Ja pamiętam, że jak chodziliśmy, że się tak ładnie mówi, chodziliśmy na aukcje Ministerstwa Finansów, to wtedy popyt bardzo często przekraczał 4 razy podaż. To tak na marginesie, 99-2000 rok. No ale faktycznie, to jest jakiś sukces, biorąc pod uwagę to, co się działo w listopadzie i w grudniu. Natomiast dodając do tego, co przed chwilą powiedział Przemek, oczywiście jeszcze raz bardzo wyraźnie powiedzmy, że to są dwie grupy czynników. To jest ważne, bo ja pamiętam jeszcze 3 lata temu czy 4 lata temu spór między ekonomistami, politykami z Prawa i Sprawiedliwości i z Platformy, którzy ewidentnie nie rozumieli tego, a jeśli rozumieli, to no byli tak złośliwi, że nie chcieli tego rozumieć w czasie tego sporu. Pierwsza grupa czynników to jest to, co od nas nie zależy, czyli to, co się dzieje na świecie. Nawet mamy takie pojęcie spreadu, czyli przeciętny Kowalski wie, co to jest spread, ponieważ jak wiemy, jeden z premierów wprowadził ustawę antyspreadową. Różnica między ceną kupna a ceną sprzedaży, a tutaj mamy spread w rozumieniu różnicy między rentownością polskich obligacji, a jakichś tam obligacji. Najważniejsze oczywiście na świecie to są obligacje rządu Stanów Zjednoczonych, największa, najważniejsza gospodarka. Jeżeli tam rośnie rentowność, a rośnie także z różnych powodów, przede wszystkim oczywiście ze względu na podwyżki stóp procentowych, już mamy jedną, na ten rok prognozuje się w zależności, już mamy tak, już mamy dwie, biorąc pod uwagę tą, która była wcześniej, dużo, dużo wcześniej, prognozuje się 2, może nawet 3 podwyżki. To już w jakiejś mierze część inwestorów też pokazuje w cenach, także część prognoz. No to oczywiście ta różnica między rentownością amerykańskich obligacji a polskich musi wzrosnąć. Dlatego, że cały czas jest różnica, jeżeli chodzi o postrzeganie bezpieczeństwa inwestycji. Więc to jest pierwszy obszar. A drugi obszar to jest to, co się dzieje w Polsce. I tu jeśli występują obawy, to oczywiście występują obawy na razie bardzo niewielkie, ale jednak o stabilność finansów publicznych w Polsce. Oczywiście pierwszy taki moment nieco wyższej rentowności, na początku trochę bardziej wyższej, potem to się uspokoiło, to było obniżenie ratingu, które zostało dokonane przez Standard & Poor's. Rok temu dokładnie. Ja się zresztą mamy decyzję kolejną. 13 stycznia, piątek. To, żebyśmy się większość z nas nie zgadzała z tą decyzją, nie ma znaczenia. Standard & Poor's niestety ma większe znaczenie na decyzje inwestorów niż my. Wciąż jeszcze w każdym razie. No i to też oczywiście miało jakiś wpływ. I teraz bardzo ważne będzie to, co się stanie z tymi finansami publicznymi w tym roku, bo wszyscy mamy świadomość, że 2016, i tak mówiliśmy na początku 2016, pod względem spięcia budżetu był znacznie, znacznie łatwiejszy, głównie ze względu na jednorazowe czynniki. Że w tym roku, Marku, też te jednorazowe nam wskoczą. Też wystąpią, prawda? Bo myśleliśmy, że ich nie będzie, nagle się okazuje, że no wiadomo, słaby złoty i NBP magicznie zarobi 10 miliardów. Znowu więcej pieniędzy, ale tak czy inaczej będzie trudniej. Tak czy inaczej będzie trudniej, choćby dlatego, że wchodzi nam pełny rok 500+, choćby dlatego, że wchodzi nam jakaś część kosztów związana z reformą emerytalną. Ale faktycznie oczywiście 2018 będzie jeszcze trudniejszy, no chyba, że Morawieckiemu uda się tak rozpędzić gospodarkę, z pytaniem, czy to wierzymy, czy nie, albo tak rozpędzić do tego, że ten wynik będzie jeszcze... Czyli takie dwie grupy czynników występują i jeśli jeszcze w kontekście Rady. Ja nie ukrywam, też się obawiam tego, że Rada może podejmować nerwowe... Ja teraz nie jestem złośliwy. Staram się być obiektywny. Jeśli popatrzymy sobie dzisiaj na skład Rady Polityki Pieniężnej, to mamy tam po pierwsze ludzi relatywnie młodych. Nigdzie na świecie w tego typu ciałach nie ma ludzi młodych. To są ludzie doświadczeni. To są ludzie, którzy mają 30-40 lat praktyki. Praktyki także, nie tylko teorii. I druga rzecz. W porywach mogę wskazać 2 osoby, które mają doświadczenie z polityką monetarną w tej Radzie Polityki Pieniężnej, którą mamy dzisiaj. Poprzednio nie było dużo lepiej. I poprzednia Rada popełniła przynajmniej 2 spore błędy. Przynajmniej 2 spore błędy, które zaowocowały, moim zdaniem, zbyt późnym czy zbyt słabym wychodzeniem Polski ze spowolnienia gospodarczego. Obawiam się, że teraz, bo zgadzam się absolutnie z tym, że my będziemy mieli w tej chwili wyraźny wzrost inflacji w najbliższych miesiącach i oby nie skończyło się to jakąś nagłą reakcją właśnie dlatego, że ci ludzie kompletnie nie mają doświadczenia i
No nie chcę użyć mocniejszego słowa, ale może dajmy im szansę. Dajmy im szansę. Jeśli chodzi o Radę Polityki Pieniężnej, to jutro rozpoczyna się pierwsze w tym roku dwudniowe posiedzenie tego ciała. Pewnie żadnych decyzji w sprawie stóp nie będzie, natomiast zobaczymy, jakie nastroje w Radzie panuje Agnieszka Durlik. Ja nie sądzę, żeby się pojawiły jakiekolwiek zmiany, jeżeli chodzi o... Zawsze może się coś pojawić, ale raczej stopy procentowe pozostaną na tym samym poziomie, na którym są. Co do obligacji, no to jest kwestia tego, że będziemy też za nie musieli zapłacić my, tak? Więc kiedy będą wykupywane. W związku z tym ciekawe, jak sobie poradzi budżet za te kilka lat. Z pewnością wydatki, które są w tej chwili czynione, tą stabilność mogą zaburzać. To się też będzie... Dużo będzie zależało od tego, jak faktycznie będzie wyglądał system emerytalny, bo cały czas mówimy o tym, że kolejne oszczędności, jeżeli się będą pojawiać, to raczej myślę, że w tym zakresie i będą one związane z obniżaniem świadczeń. Ale to zobaczymy w najbliższym czasie. Ja się spodziewam, jeśli pojawią się problemy intensyfikacji dochodów niż zabierania świadczeń, więc... Ale ja, myślę, że też ja myślę, że przy wchodzeniu kolejnych roczników ta stopa zastępowania raczej będzie że te wypłaty jakby... Na pewno też będą potrzeby ściągnięcia większej ilości pieniędzy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ale myślę, że też będzie dążenie do tego, aby gdzieś też prawdopodobnie bilansować budżet, obniżając jednak te świadczenia, bo to się skoro nie uda. W takim razie przeszliśmy do kwestii emerytur, to porozmawiajmy teraz o kolejnym temacie, czyli o wywiadzie pani Anny Tyrowicz z Instytutu Ekonomicznego Narodowego Banku Polskiego, która w niedawnym wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej mówiła: w Polsce nie ma jeszcze rynku pracownika, a bezrobocie nie spada dlatego, że więcej ludzi znajduje pracę, a dlatego, że coraz mniej osób ją traci i coraz mniej Polaków wchodzi na rynek pracy. Czy to zdanie zadaje kłam temu twierdzeniu, że w Polsce mamy już rynek pracy pracownika, o czym się od kilku miesięcy głośno mówi? Czy to jest tak, że to stwierdzenie nie jest niczym nowym, bo powinniśmy u nas w Polsce rynek pracy badać aktywnością zawodową Polaków, a nie stopą bezrobocia, i ta aktywność zawodowa nadal jest bardzo niska. Te działania, które są podejmowane, na przykład obniżenie wieku emerytalnego, czy też wprowadzanie różnego typu świadczeń rodzinnych, pomocowych, które polegają na transferze środków finansowych, często skutkują właśnie tym, że coraz więcej osób wychodzi nam z rynku pracy i obniża się bezrobocie właśnie przez to, a to nie o to nam, nie na tym nam zależy. Jeżeli chodzi o rynek pracownika, to wydaje się, że tego nie można określić w sposób globalny. Są takie branże, w których ten rynek pracownika jest. Tutaj oczywiście używana przez wszystkich branża informatyczna, w której jakby te potrzeby są bardzo duże, one nie są zaspokajane poprzez tworzenie się, wykształcenie kolejnych osób w tym zakresie. Natomiast nadal mamy jednak rynek pracodawcy po stronie tych niewykwalifikowanych zadań. Ale to też nie do końca, ponieważ teraz wytracamy znowu ludzi i to też trochę widać przy ruchu na przykład pracowników z Ukrainy. Stąd to jest wiele czynników. Na pewno nie można tego uogólnić, że to nie jest rynek pracownika, czy jest. To zależy od branży, zależy od typu pracy. Natomiast naprawdę jest źle, jeżeli chodzi o aktywność zawodową. I tutaj wydaje się, że potrzebne jest zintensyfikowanie, przynajmniej w mojej ocenie, stymulacji też charakteru pracy urzędów pracy, które powinny po prostu bardziej aktywnie działać na rynku. Marek Zuber. Znaczy, to jest moim zdaniem taka trochę akademicka dyskusja. Jest, nie jest. No, pani z NBP-u powiedziała swoje zdanie na ten temat, natomiast przede wszystkim trzeba, jeśli już mówi takie zdanie, trzeba dość mocno określić, co to znaczy rynek pracodawcy i co to znaczy rynek pracownika. Ja bym powiedział tak, mamy jedną przesłankę,
która z pewnością wskazuje bardzo mocno na to, że się zmienia na korzyść pracowników. To jest wyraźny wzrost realnych wynagrodzeń. No, oczywiście wynika także z tego, że mieliśmy inflację poniżej zera, ujemną inflację przez dłuższy okres czasu, ale nie tylko z tego. Oczywiście, ale nie tylko z tego, bo mamy także bardzo wyraźny wzrost płac nominalnych. On także wynika ze wzrostu płacy minimalnej, no bo oczywiście do tej płacy minimalnej bardzo wielu pracowników się odnosi, nawet jeżeli nie zarabiają płacy minimalnej. Więc moim zdaniem absolutnie zgadzam się z tym, co przed chwilą usłyszeliśmy, czyli idziemy, znaczy dla mnie 2017 rok będzie tutaj przełomowy w tym sensie, że ilość branż poddanych już w większym stopniu temu naciskowi ze strony braku rąk do pracy w sposób gwałtowny wzrośnie. To już nie tylko są wykwalifikowane branże, bo proszę sobie wyobrazić, to są ostatnie dane Głównego Urzędu Statystycznego, że w 2016 roku w Polsce brakowało także fryzjerów. Oczywiście brakuje operatorów na poziomie szkół zawodowych lub szkół technicznych, operatorów sprzętu elektrycznego, to w znajomych firmach z kolei to widzę bardzo mocno, czyli nie wiem, wózków siodłowych, widłowych i tym podobnych rzeczy. Więc generalnie w ogóle brakuje ludzi związanych z elektryką, energetyką, elektroniką, no i informatyką to już troszeczkę bardziej zaawansowany obszar, ale też nie tak bardzo, bo mówię tutaj o technikach informatykach. Nie mówię tutaj o ludziach, którzy kończą studia, więc ta grupa tutaj również systematycznie tutaj też jest bardzo tak, jest bardzo źle, więc ta grupa rośnie. Ja jednak twierdzę, że idziemy w kierunku ewidentnie takiej sytuacji, w którym to w większości branż w tym roku, moim zdaniem w większości branż, zacznie bardzo wyraźnie brakować ludzi do pracy. No skądś w końcu gdzieś prawie milion Ukraińców znajduje pracę w Polsce. Tu szacunki są między 800 tysięcy a 900 tysięcy. Wystarczy pójść do sklepu. I tak, choćby no, gastronomia, turystyka, tutaj najwięcej rzeczywiście ich widać. Przemysław Kwiecień. Znaczy, rynek pracownika to jest taka sytuacja na poziomie naszym mikro, że idziemy do szefa, mówimy, chcę podwyżkę, ją dostajemy. To jest rynek pracownika. Na poziomie makro to jest wtedy, kiedy płace rosną zdecydowanie szybciej niż rośnie gospodarka. Tak? Można tak w dużym skrócie to ująć, nie dochodził w detale. Na poziomie makro tego jeszcze, to nie jest jeszcze tak ewidentne, więc tutaj mogę powiedzieć, że nie ma tego rynku pracownika choćby w takiej formie, jakiej on był w latach 2006-2008. To był ewidentny rynek pracownika, widzieliśmy to wtedy. Natomiast mamy gigantyczną fragmentaryzację rynku pracy, chyba największą od czasu przemian gospodarczych, gdzie w jednych miejscach, tak jak tu już branże były wymieniane, to jest absolutnie rynek pracownika, w innych miejscach jest to absolutnie rynek pracodawcy. Na przykład wspomniana płaca minimalna. To jest teraz będzie szalony rynek pracodawcy. Dlaczego? Dlatego, że pracodawca ma tą płacę minimalną wyższą niż była ustalona wcześniej. I on może wybierać chętnych na tą płacę minimalną, bo on by na wolnym rynku płacił mniej. To nie tylko właśnie, bo o tym nie powiedzieliśmy, nie tylko branżowo, ale także jeśli chodzi o umiejscowienie tego rynku pracy. Oczywiście, tu jest bardzo duże te zróżnicowanie. To jest jedno z drugim też się wiąże, prawda? Że ta mobilność rynku pracy nigdy w Polsce nie była jakoś szalona. Także ja bym tutaj specjalnie z punktu widzenia, czy to rząd, no rząd się chwali, będzie chwalił niską stopą bezrobocia, NBP będzie mówił, że jest dobrze, bo nie ma rynku pracownika, czyli nie ma zagrożenia wzrostu inflacji, wszyscy będą zadowoleni, ale długoterminowo jest to bardzo duży problem, bo będą jakby, można mówiąc prostym językiem, tracimy podstawy do tego, żeby nasza gospodarka rosła w zdrowym tempie, tak? Jeśli nic nie zostanie zrobione, a na razie zmiany są in minus, to jest choćby jeden z wielkich minusów programu 500+. On zabiera nam kolejne osoby z rynku pracy. Zmiany emerytalne to są wszystko zmiany, które idą w kierunku pogorszenia długoterminowej sytuacji, nie jej poprawy. No to będziemy sobie tą bazę zabierać. I za chwilę będziemy mówić, teraz już mówimy, że 3% to jest dobry wzrost gospodarczy w Polsce. Gdybyśmy powiedzieli to 10 lat temu, no to byłby dramat, prawda? Jeśli nic nie zrobimy, to za 10 lat powiem, że 1% to jest dobrze. W Szwajcarii tak teraz jest, tylko że Szwajcarzy są trochę bogatsi od nas, tak? My byśmy nie chcieli, żeby na naszym poziomie zamożności 1% to było dobrze. A to jest to, co kreuje nam ten wzrost gospodarczy, tak?
praca zasadniczo i to praca ta wykwalifikowana, która tworzy wartość dodaną. Ona odpowiada na dłuższą metę za taki zdrowy wzrost każdej gospodarki. Tak, nie szkoda. Czyli my też mamy problem, jeżeli chodzi na przykład o te zawody, o których rozmawialiśmy przed chwilą. Kwestia upadku naszego szkolnictwa zawodowego jest tutaj bardzo silnym, ma silny wkład do tego, iż w niektórych zakresach, które tak naprawdę rozwijają gospodarkę, czyli właśnie w takich podstawowych, wykwalifikowanych, ale podstawowych pracach, nie mamy po prostu specjalistów. I pytanie, jakby ja pamiętam od małego naprawdę to ogłoszenia o operatorach wózków widłowych, kiedyś to było dość powszechne, a teraz budzi jakiś uśmiech na twarzy, czyli jakby potrzebujemy też trochę zmiany tego naszego systemu, za to mamy bardzo dużo bezrobotnych absolwentów i teraz studiów wyższych, które właściwie do niczego nie kształcą. W związku z tym jest to też pewien element tego, tej braku aktywności zawodowej i braku pracowników w niektórych branżach. On też się opiera na zaburzonym systemie edukacji, który nie odpowiada potrzebom nie tyle nawet pracodawców, bo to nawet nie o to chodzi, nie odpowiada potrzebom gospodarki nowoczesnej. Ale co jest ciekawe, że jeszcze mówię o tym szkolnictwie, znam kilkadziesiąt przypadków z Polski, gdzie pobudzenie szkolnictwa zawodowego wynikało z inicjatywy inwestora zagranicznego działającego w Polsce, tego tak nielubianego przez nas, znaczy przez nas lubianego, ale przez część naszego społeczeństwa nielubianego, także naszych polityków. Te szkoły powstawały, czy klasy w szkołach powstawały za pieniądze inwestorów, oczywiście pod kątem wykorzystania potem tych pracowników w zakładach, ale nie zmienia to faktu, że tutaj dzisiaj mamy takie oddolne inicjatywy, co jest kuriozalną sytuacją, moim zdaniem, w wielu przypadkach. To jest pierwsza uwaga. Druga uwaga, jeśli popatrzymy sobie dzisiaj na plan Morawieckiego w tej części przyszłościowej dalej, to niestety w dużej mierze są zapowiedzi. Nie mamy konkretów, to się gdzieś tam być może będzie teraz przekładało na realia, zobaczymy, ale w części oceny sytuacji, co zresztą nie jest niczym nowym, bo od wielu lat te postulaty czy te tezy są stawiane, jednym z najważniejszych problemów polskiej gospodarki w najbliższych latach jest sytuacja demograficzna i oczywiście wpływająca na rynek pracy, więc rzeczywiście to może być najważniejszy hamulec z perspektywy 10 lat rozwoju Polski. Jeśli chodzi o ten wzrost gospodarczy, popatrzmy na dwa kraje. Wszystko jedno, możemy oczywiście mówić o wzroście na sterydach, drukowaniu pieniądza i tak dalej. Popatrzmy sobie na Stany Zjednoczone i na Niemcy i na wzrost gospodarczy tych krajów od 2009 roku, czyli od momentu wychodzenia z największego kryzysu, jaki znamy. Okazuje się, że zarówno Stany Zjednoczone, jak i Niemcy w tym czasie rozwijały się minimalnie wolniej niż Polska. To tak a propos tego, czy powinniśmy się cieszyć ze wzrostu na poziomie 2,5 czy 3%. No, jeśli taki wzrost utrzymamy, to my Niemcy, to zawsze kochamy to porównanie, kiedy dogonimy tych najbogatszych. Być może nigdy oczywiście, ale uwielbiamy to porównanie. No to gdyby taka konstrukcja zachowała się na najbliższe lata, to będziemy gonić 300 lat. Tam jest różnica na poziomie 0,3-0,4 punktu procentowego w skali roku. No nie możemy dzisiaj mówić, że 3% wzrostu to jest super. Oczywiście na tle niektórych innych państw wygląda to fajnie, ale nie możemy mówić, że to jest super. I absolutnie musimy dążyć do tego, żeby ten wzrost intensyfikować. Natomiast jeśli chodzi o szkolnictwo zawodowe, to dzisiaj prezydent Andrzej Duda ma podjąć decyzję, co dalej z reformą systemu edukacji. Tam pojawiły się szkoły branżowe, dwustopniowe, więc być może to będzie rozwiązanie jakiegoś problemu. Powoli zbliżamy się do końca dzisiejszego Pulsu. Mamy niespełna minutę. Chciałbym jeszcze porozmawiać o smogu i o tym, czy jakim sposobem walki z tym, co mamy teraz w powietrzu, byłoby wprowadzenie czy zbudowanie kolei szybkich prędkości. O tym ostatnio mówił minister Adamczyk, że jesteśmy na to gotowi, ale brakuje pieniędzy, jak to zwykle bywa. Niestety musimy powoli kończyć naszą dyskusję. Miejmy nadzieję, że smog odpuści i będziemy mogli się częściej spotykać już bez obaw o nasze zdrowie. Agnieszka Durlik, Krajowa Izba Gospodarcza, Przemysław Kwiecień, główny
ekonomista X-Trade Brokers. Dziękuję. I ekonomista Marek Zuber. Dziękuję bardzo. Byli gośćmi dzisiejszej audycji z cyklu Puls Gospodarki. Puls Gospodarki na antenie Polskiego Radia 24 wraca jutro kwadrans po godzinie 10. Tymczasem polecam Państwu naszą stronę www.gospodarka.polskieradio.pl. Za dziś już dziękuję. Błażej Prośniewski. Do usłyszenia. Autopromocja. Polskie Radio 24. Przewidywanie przyszłości jest znacznie trudniejsze niż komentowanie tego, co się już zdarzyło. Ci, którzy mylą się w swoich przewidywaniach, często są potem piętnowani i wykpiwani. Niesłusznie, bo nie myli się ten, kto nic nie mówi. Dlatego podejmiemy ryzyko tworzenia prognoz w programie Wróżenie z faktów. Co tydzień będziemy się starali przewidzieć, co w nadchodzących dniach będzie ważne, ciekawe, może nawet przełomowe. Wróżenie z faktów zapraszam do Polskiego Radia 24 w każdą niedzielę o 18.15. Łukasz Warzecha, do usłyszenia. Polskie Radio 24. Od rana zalewa nas fala informacji, komentarzy i opinii. Wybieram te najważniejsze i pytam o nie najważniejszych ludzi. 24 pytania w Polskim Radiu 24. Od poniedziałku do piątku o 7.35 i 8.35. Piotr Wąś, zapraszam. Autopromocja. Jest trzecia. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. Prezydent podpisał dwie ustawy, które zmieniają strukturę szkół w Polsce. Zgodnie z przygotowaną reformą edukacji w miejsce obecnie istniejących szkół mają być 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 2-stopniowe szkoły branżowe i szkoły policealne. Gimnazja mają zostać zlikwidowane. Agnieszka Drążkiewicz. Prezydent podpisanie ustawy zmieniającej system edukacji w Polsce uzasadniał prosto. Chodzi przede wszystkim o dobro uczniów. Aby polska szkoła była lepsza, aby lepiej kształciła, aby nauczyciel czuł się w tej szkole dobrze, a przede wszystkim, żeby dobrze czuł się w tej szkole uczeń. Aby rodzic miał jak największą pewność, że ta szkoła kształci dobrze, a przede wszystkim, że dobrze wychowuje. Andrzej Duda przyznał, że na podpisanie ustawy wykorzystał przysługujące mu 21 dni, bo konsultował nowe przepisy z wieloma środowiskami. Zaapelował jednocześnie o życzliwość i dobrą wolę przy wdrażaniu nowych rozwiązań. Poinformował też, że powołał profesora Andrzeja Waśko na swojego nowego doradcę. Z mojego ramienia jako prezydenta będzie współpracował z Ministerstwem Edukacji Narodowej w koordynowaniu realizacji tej reformy, czyli w tym, co jest dla mnie najważniejsze, w dialogu. Profesor Waśko to doktor nauk humanistycznych. W 2007 roku pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Nowy system szkolnictwa wejdzie w życie po wakacjach. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Tymczasem Związek Nauczycielstwa Polskiego wchodzi w spór zbiorowy z dyrektorami szkół. To pierwszy etap przed ewentualnym strajkiem spowodowanym reformą edukacji. Związkowcy domagają się gwarancji zatrudnienia i warunków pracy do 2022 roku oraz żądają 10% podwyżki płac i zwiększenia nakładów na oświatę. To gest sprzeciwu wobec nieprzemyślanej według nas reformy, mówi prezes podlaskiego oddziału ZNP Maria Mieszalska-Gorożkiewicz. My nie jesteśmy przeciwko dyrektorom. To jest gest, który pokazuje, że zmiany, które dotykają ogromny organizm, takim jakim jest oświata, zostaje prowadzone w sposób nieprzemyślany, chaotyczny, na zasadzie czyjejś zachcianki, że ta reforma jest pochopna. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska zapewnia, że reforma jest dobrze przygotowana, a nauczyciele nie muszą obawiać się utraty pracy. Na zachodniej Ukrainie zdewastowano pomnik Polaków zamordowanych we wsi Huta Pieniacka. To nieistniejąca dziś wieś w rejonie miasta Brody w obecnym obwodzie lwowskim. 28 lutego 1944 roku miał tam miejsce mord, którego dokonali ukraińscy ochotnicy z dywizji SS Galicjan z 4 Pułku Policyjnego SS. Według różnych danych zabitych zostało wtedy nawet do 900 osób. Pomnik w Hucie Pieniackiej składał się z kamiennego krzyża i dwóch tablic z imionami i nazwiskami zamordowanych tam.
tam Polaków. Na zdjęciu, które opublikowano w serwisie Live Journal, popularnym w Rosji i na Ukrainie, widać, że krzyż został rozbity. Część jednej ze stojących obok niego tablic zamalowano niebieską i żółtą farbą, co stanowi odwołanie do ukraińskiej flagi. Drugą pomalowano w kolory flagi ukraińskiej powstańczej armii, pod którą umieszczono litery SS. Live Journal, a za nim rosyjskie media donoszą, że pomnik został wysadzony w powietrze. Sprawa jest już znana polskiej dyplomacji. W Leeds w Wielkiej Brytanii zmarł Zygmunt Bauman, polski socjolog, filozof i eseista. Miał 92 lata. Profesor Bauman był jednym z twórców koncepcji postmodernizmu i autorem pojęcia płynnej nowoczesności, będącej próbą opisania najważniejszych problemów współczesnego świata. Badał teorie kultury, a także komentował aktualne wydarzenia oraz sprawy polityczne. Przez lata pełnił funkcję kierownika Katedry Socjologii na University of Leeds. Od 1990 roku był profesorem emerytowanym. Publikował m.in. w Gazecie Wyborczej na łamach krytyki politycznej i na portalu Instytutu Obywatelskiego. Do końca życia udzielał się publicznie. Na Półwyspie Apenińskim kończą się mrozy, ale synoptycy zapowiadają dalsze opady śniegu. W wielu regionach Włoch z powodu niskich temperatur wystąpiły kłopoty z dostawami wody do mieszkań. Z Rzymu Marek Lenert. Tak jest w regionie Abruzji, gdzie z powodu mrozu popękały wodociągi. Cierpią na tym ludzie, zwierzęta hodowlane i uprawy. Na Sycylii, w mieście Enna, brak wody spowodowany jest brakiem energii elektrycznej, bez której nie pracują pompy w zbiornikach. Niewydolność urządzeń ogrzewczych jest powodem zamknięcia wielu szkół, m.in. w Rzymie i Bolonii. Synoptycy zapowiadają, że śnieg spadnie ponownie we wtorek w Abruzji, Molize, Bazylikacie i Apulii i to już na równinie. Oznacza to ponownie krytyczną sytuację na drogach w tych regionach, na co są już przygotowane odpowiednie służby. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Prognoza pogody. Wracamy do kraju. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Jedynie na wschodzie Polski zachmurzenie umiarkowane oraz duże i tu miejscami słabe opady śniegu. Temperatura od minus 11 na Podkarpaciu przez minus 8 w centrum do zera na zachodzie i wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu i w górach okresami silny i porywisty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5,5 minuty po trzeciej. Teraz w Polskim Radio 24 Jakub Kukla i jego gość. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24. Naszym gościem jest Anna Gwozdowska, tygodnik Wprost. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy o sytuacji w Stanach Zjednoczonych. Prezydent elekt akceptuje wniosek służb wywiadowczych USA, według których Rosja prowadziła cyberataki, chcąc zakłócić amerykańskie wybory prezydenckie. Poinformował o tym wczoraj w telewizji Fox News Reince Priebus, nominowany na szefa kancelarii Donalda Trumpa. Czy to ważna zmiana? Dotąd Donald Trump, prezydent elekt, z niejakim dystansem odnosił się do informacji służb wywiadowczych amerykańskich. No ja mam wrażenie, że on dalej się od tych informacji dystansuje, tym bardziej, że jak zwykle na Twitterze, bo on próbuje omijać mainstreamowe media sporo informacji zamieszczając na swoim koncie twitterowym i on na tym Twitterze napisał, że przeczytał raport, ale w raporcie nie ma słowa o tym, że Rosjanom się udało wpłynąć w jakikolwiek sposób na wybory, bo między innymi nie było żadnych, przynajmniej stwierdzonych, prób fałszowania wyników wyborczych, czyli ingerencji na przykład w oprogramowanie systemu wyborczego, który jest w Stanach ponoć dosyć wrażliwy na ewentualne włamania. Pod koniec zeszłego tygodnia prezydent elekt spotkał się z przedstawicielami służb, wysłuchał specjalnego raportu, zamierza zlecić przy okazji jeszcze służbom wywiadowczym przygotowanie rekomendacji, ale tak jak pani powiedziała, stwierdził, że absolutnie ta działalność, o której mówimy, cyberataki, nie wpłynęły na wynik wyborów. Tymczasem ustępujący prezydent Barack Obama stwierdza, że nie docenił nowych technologii. Znaczy, mi się w ogóle wydaje, że to jest taka wewnętrzna rozgrywka na rynku amerykańskim, w której główną rolę gra właśnie odchodzący prezydent Obama. I ona ma na celu jednak osłabienie prezydenta, który dopiero nim zostanie, ale równocześnie osłabia Amerykę w takiej rozgrywce szerszej na arenie międzynarodowej. Uważam, że cała ta sprawa powinna być oczywiście zbadana,
ale w bardziej dyskretny sposób, bo w tej chwili no, z takich egoistycznych, politycznych powodów wmawia się ludziom, że właściwie te wyniki wyborów to są podejrzane, bo Rosjanie są tak wszechpotężni, że są nawet w stanie wpłynąć na wyniki wyborów w Stanach. Oczywiście Rosjanie zacierają ręce, no bo wychodzą tutaj w tym momencie na jakichś wszechpotężnych działających właściwie jako służby na arenie międzynarodowej jako jedyne skuteczne służby. No i jeszcze amerykańscy prezydenci skaczą sobie do gardła. Skaczą sobie do gardła i w dodatku jeszcze część senatorów republikańskich, no tutaj przede wszystkim John McCain, którzy są znani ze sceptycyzmu wobec Rosji, krytyki tego, co robi Putin, no oni też się trochę dali wciągnąć w całą tą rozgrywkę, dzięki czemu można mówić w mediach, że jedna i druga strona no, jest zaniepokojona tym, co robili Rosjanie i jak mogli wpływać na wynik tych wyborów. No ja myślę, że to jest ze strony demokratów nierozważne, tym bardziej, że przecież w trakcie kampanii wyborczej już o tym mówiono i budowano taką narrację, próbując osłabić kandydaturę Trumpa. No i wtedy myślę, że nawet nikt nie podejrzewał, że Trump wygra, dlatego wszyscy sobie wesoło o tym rozmawiali, że Rosjanie to pewnie się włamali do serwerów, zresztą kiepsko strzeżonych, bo warto przypomnieć, że John Podesta, który był szefem kampanii wyborczej Hillary Clinton, używał hasła pod tytułem hasło do swojej poczty. Więc naprawdę nie trzeba jakichś całych rosyjskich służb specjalnych, żeby to rozgryźć, myślę. Mimo wszystko reakcją prezydenta Elekta trudno się dziwić, bo gdyby stwierdził inaczej niż powiedział w zeszłym tygodniu, że nawet jeśli doszło do cyberataków, to nie wpłynęły one w żaden sposób na wyniki wyborów. Gdyby powiedział coś zupełnie innego, że jakikolwiek wpływ mogły mieć te ataki, to tym samym podważyłby ważność własnego wyboru. No tak, ale gdyby rzeczywiście miało to jakieś poważne konsekwencje dla wyniku wyborczego, to ja myślę, że służby amerykańskie by się zainteresowały tym już w trakcie kampanii. Natomiast pamiętam, że był taki raport FBI na temat kontaktów Trumpa z, no, ewentualnych kontaktów Trumpa i jego sztabu z Rosjanami i ten raport wykazał, że takowych nie było, w każdym razie niczego podejrzanego. Więc rozdmuchiwanie całej tej sprawy w tej chwili jest moim zdaniem wyłącznie próbą osłabienia Trumpa, skompromitowania go. Zresztą on w ogóle jest jako ten nowy prezydent witany przez no, totalną opozycję, w której biorą udział między innymi celebryci, gwiazdy amerykańskiego kina, również zagraniczni politycy, na przykład premier Trudeau, premier Kanady już zapowiedział, że nie przyjedzie na inaugurację. Wczoraj na rozdaniu Złotych Globów Meryl Streep po prostu poświęciła większość swojego wystąpienia krytyce Trumpa i tego, że chce zamknąć granice i wtedy artyści z całego świata nie będą do Hollywood przyjeżdżać. No, zapowiada się jakaś straszliwa apokalipsa. No a w końcu on został wybrany przez dużą część amerykańskiego społeczeństwa, no więc wypadałoby ten wybór uszanować chyba. A z drugiej strony ustępujący prezydent sprawia takie podarki swojemu następcy, jak chociażby wydalenie ze Stanów Zjednoczonych kilkudziesięciu dyplomatów rosyjskich. No właśnie. Kij w szprychy. Znaczy myślę, że to jest duże utrudnienie dla Donalda Trumpa, który tak zawsze obiecywał, że on się tak świetnie dogada z Władimirem Putinem, jak zostanie prezydentem. Tutaj Putin oczywiście dobrze gra swoją rolę, udając, że oni rzeczywiście, nie wiem, może rzeczywiście takie kalkulacje były, ale udając, że stawiali na Trumpa, no i teraz nawet się nie obraził na to, że dyplomaci rosyjscy zostali wydaleni, nie wydalił amerykańskich. Co jest ewenementem. Ale ja myślę, że nawet jeżeli Rosjanie w jakichś tam swoich kalkulacjach stawiają na Trumpa i uważają, że on będzie dla nich łatwiejszym prezydentem, no to mogą się mocno pomylić. Chociażby analizując wiele z tych nominacji do nowej administracji amerykańskiej, osób, które są jednak wobec Rosji bardzo sceptyczne. W ostatni weekend Trump powołał dyrektora, takiego koordynatora wszystkich służb amerykańskich, senatora Coatesa.
niż emerytowanego, który był jednym z tych namawiających Obamę do ostrych sankcji wobec Rosji po zajęciu Krymu. Także no, wydaje mi się, że naprawdę sprawa jest otwarta i to jeszcze zajmie nam parę miesięcy, zanim się zorientujemy, jaka naprawdę będzie polityka zagraniczna Trumpa. Ale na razie jego rodacy robią wszystko, żeby tę jego prezydenturę już na samym początku osłabić, co według mnie działa na niekorzyść całego kraju. No, powinni jednak się troszeczkę z tym wstrzymać. Chociaż jak mogłaby wyglądać polityka zagraniczna Donalda Trumpa, wskazuje chociażby bliski kontakt z Henrym Kissingerem, który to przecież widział świat dwubiegunowy. On chyba należy do krytyków Trumpa, ile się nie mylę, prawda? Kissinger, czy... Chce mu doradzać? Aha, no być może, bo ja pamiętam, że jakieś krytyczne jego oceny czytałam, ale być może nawrócił się tak jak wielu innych republikanów, bardzo krytycznych wobec Trumpa w czasie kampanii, no bo oczywiście nikt nie wierzył, że on wygra. A teraz ponoć stoją w kolejce po pracę w nowej administracji. Notabene ponoć dramatyczna jest sytuacja odchodzących współpracowników Obamy. Tam jest chyba kilka tysięcy osób, które będą szukać pracy, bo również są to osoby współpracujące z Hillary Clinton w kampanii. No i ponoć jest dosyć trudno. Narzekają, że Waszyngton jest teraz zdominowany przez republikanów i przez tych nowych współpracowników Trumpa i ostre poszukiwanie pracy się odbywa. Także no, trudno się dziwić, że teraz wszyscy chcą pracować dla Trumpa po chwili takiej zadyszki i zdziwienia, no to zaraz zaskoczenia. A ta sympatia, czy przynajmniej rzekoma sympatia dla Donalda Trumpa w Moskwie, z czego mogła pani zdaniem wynikać? No, myśli Władimira Putina są nieprzeniknione. Trudno powiedzieć, co tam w jego głowie drzemie. Ale wydaje mi się, że no, zawsze jest to jakiś zupełnie no, nieznany dotąd polityk. Znaczy on w ogóle nie był dotąd politykiem, więc ma absolutnie czystą kartę. Łatwiejszy do rozpracowania. Bo ja wiem, no może znaleźli w nim takie cechy, które wydaje im się będzie łatwo rozegrać. Nawet w tych negocjacjach, o których tak często wspominał wcześniej Trump. Natomiast Hillary Clinton no, była już im dobrze znana, aczkolwiek no, Hillary Clinton jest dla mnie symbolem resetu i tego chociażby kompromitującego wręczania chyba Putinowi, o ile nawet się nie mylę osobiście, takiego guzika z błędem zamiast po rosyjsku reset, to chyba napisali zupełnie inne słowo, tylko że podobne, na co im od razu zwrócono uwagę. W każdym razie no, ona jest symbolem resetu i tej zmiany również bolesnej dla nas, bo pamiętajmy, że to miało też związek z wycofaniem się Amerykanów z budowy tarczy antyrakietowej w Polsce. Chociaż jednak po latach nastąpiło przewartościowanie i amerykańscy politycy, nie tylko zresztą oni, dostrzegli, że reset był błędem. No i bardzo dobrze. I jeżeli nawet okaże się, że Trump jest też tym naiwnym amerykańskim prezydentem, który będzie się bardzo chciał dogadać z Rosją, to tak jak wszyscy eksperci przepowiadają, on się bardzo szybko przekona, że taki zwykły dialog w zachodnim stylu jest z Rosjanami niemożliwy. I stanie się tak samo sceptyczny, jak wszyscy pozostali prezydenci, począwszy od Busha, skończywszy na Obamie. Wszystko przed nami. 20 stycznia, czyli za dni kilka, Donald Trump stanie się już oficjalnie prezydentem Stanów Zjednoczonych, 45. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Czy do tego czasu jeszcze prezydent ustępujący spełni jakieś niespodzianki? Zobaczymy. Do 20 stycznia zostało jeszcze kilka dni. O sytuacji wewnętrznej w Stanach Zjednoczonych, a także o relacjach między Waszyngtonem a Moskwą. Anna Gwozdowska, Tygodnik Wprost. Bardzo dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Polskie Radio 24 zaprasza na debatę dnia. Kłania się Wiktor Świetlik i mam dla Państwa dwie bardzo dobre wiadomości. Pierwsza dobra wiadomość to jest taka, że Piotr Gabriel z Tygodnika do Rzeczy i Tomasz Walczak z tych Super Ekspresu przetrwali mrozy. A druga bardzo dobra wiadomość jest taka, że są tutaj dzisiaj z nami. Kłaniam się Panom. Dzień dobry. Choć trochę, może nie zasmarkani, ale zakasłani. Przynajmniej no, ja przetrwam.
No ja również, to my, wszyscy, ale to nie są tak, jeżeli dotarliśmy, rozmawiamy, to nie jest tak źle. Nie tylko to przetrwamy. Przetrwamy również, wygląda na to, że przetrwaliśmy poprzednią ustrój, bym powiedział, edukacyjny, wprowadzony jeszcze za czasów Jerzego Buzka. Średnio oceniany przez Polaków, nie da się ukryć, po wielu latach. Większość Polaków według kolejnych sondaży domagała się bądź jego reformy, bądź wręcz przywrócenia właściwie takiej, no można powiedzieć, reakcji w edukacji, czyli przywrócenia stanu poprzedniego. No i to się właściwie dzieje właśnie, ponieważ prezydent podpisał projekty zmiany w ustawie o edukacji. Wygląda na to, że zostaną wprowadzone reszta zmian, które zapowiadał PiS, czyli przede wszystkim przywrócenie systemu licealnego. Spodziewaliście się panowie, że prezydent to podpisze? Mówiąc szczerze, można było odnieść wrażenie kilka dni temu, że coś się może wydarzyć z tą ustawą. Prezydent się grzebał trochę z tym. No przynajmniej nie działał tak szybko, jakby od niego jego zaplecze polityczne w jakimś sensie oczekiwał, czyli partia, z której pochodzi. Tak. No przyzwyczajnie, tam bywało już też różnie. Nie zapominajmy o wecie czy odesłaniu do Trybunału Ustawy w sprawie zgromadzeń, więc można sobie było wyobrazić jakiś rodzaj zdystansowania się przez prezydenta. Zresztą tak naprawdę ten czas, jaki dzieli skierowanie ustawy do podpisu i podpisanie jej, to takie zdystansowanie się, na takie zdystansowanie się lekkie jednak wskazuje. Zresztą tam się pojawiały informacje o tym, że prezydent jest orędownikiem zmian, jeśli idzie o ustrój szkolny, ale że raczej byłby za zwolennikiem takiego 4-4 podziału 4, czyli skrócenia szkoły podstawowej, wydłużenia czasu gimnazjum i czasu licealnego o rok. Ja nie jestem specjalistą od edukacji, zresztą chyba panowie również, i tak naprawdę sam nie wiem, co jest lepsze dla, który z tych modeli jest lepszy dla dzieci, dla młodych Polaków. Przemawia do mnie to, co mówili przeciwnicy rozwiązania poprzedniego, że te krótkie interwały, czyli to trzyletnie gimnazjum na przykład, sprawia, i trzyletnie liceum, sprawia, że mało jest czasu na naukę, a dużo czasu zabiera powtarzanie. Nie wiem, na ile to jest prawdą, ale troszkę to tak pewnie jest, że przed egzaminem z gimnazjum do liceum trzeba trochę czasu poświęcić, to są jakieś miesiące pewnie, a nie tygodnie, na powtarzanie materiału, i podobnie później w liceum, jeśli chodzi, bo trzeba się przygotowywać do egzaminów, do egzaminu na studia. Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada, czy rozważa referendum w sprawie reformy edukacji. Po tym, jak prezydent nie odesłał reformy do Trybunału Konstytucyjnego, ZNP zastanawia się, czy nie zacząć zbierać podpisów pod referendum, które miałoby utrącić w jakiś sposób tą reformę. Czy to jest dobry pomysł? Uwzględniając między innymi to, no, że jeszcze niedawno przeprowadzane sondaże czy ankiety wskazywały, że Polacy raczej chcą przywrócenia tego ustroju szkolnego, który znamy z PRL-u, przynajmniej jeżeli chodzi o nie materiał, ale jeżeli chodzi o organizację szkoły. Tomasz Walczak. Znaczy, przede wszystkim na pewno zmieniło się poparcie dla tego pomysłu. Jeszcze rok temu, czy pod koniec 2015 roku, mówiliśmy o 70% poparciu dla likwidacji gimnazjów. Dzisiaj, w zależności od sondaży, to jest maksimum 50%. Ten czas, kiedy pani Zalewska zapowiedziała wprowadzenie tej reformy, działał mocno na niekorzyść PiS-u. Ja jestem gotowy nawet postawić pewną radykalną tezę, z której pewnie mnie panowie rozliczycie w 2019 roku, że... Trzymamy za słowo, słuchamy. Że w 2019 roku będziemy wspominać ten dzień, 9 stycznia, i podpisanie przez prezydenta ustawy o wprowadzeniu reformy edukacji jako początek końca rządów PiS. A dlaczego? Już tłumaczę. Otóż po raz pierwszy Prawo i Sprawiedliwość w
wprowadza radykalną zmianę w czymś, co bezpośrednio dotyka Polaków. Do tej pory mieliśmy wojny na takich frontach, które jakby Polaków mało obchodziły. To był ustrój państwa, to był Trybunał Konstytucyjny, to była ta nieszczęsna debata o budżecie. To jest coś, co na życie Polaków w żaden sposób nie wpływa. Reforma edukacji to jest coś, co bezpośrednio dotyczy ludzi i ich dzieci, a wiemy, że ludzie są bardzo czuli na to, co się ich dzieciom dzieje i co rządzący im robią. Ja tylko przypomnę, jakie duże problemy Platforma Obywatelska sobie sprawiła, wprowadzając obowiązek szkolny dla 6-latków. To była drobna reforma, czy drobna korekta systemu edukacyjnego, która spotkała się ze straszliwym oporem ze strony rodziców i to była jedna z tych cegiełek, która doprowadziła do przegranej wyborczej. Teraz, kiedy Prawo i Sprawiedliwość wprowadza radykalną reformę, wręcz rewolucję, czy kontrrewolucję w systemie edukacji w takim tempie, to znaczy niecały rok próbuje przeprowadzić tą jakże skomplikowaną reformę, może się okazać, jestem pewien, że się okaże, że we wrześniu będziemy mieli do czynienia z niesamowitym chaosem związanym z tym, że na początku roku być może nie będzie jeszcze podręczników tak naprawdę dla dzieci, które tą reformą zostaną objęte. Nie będzie do końca wiadomo, do których szkół mają pójść dzieci objęte tą reformą. I ten chaos, który rozpocznie się we wrześniu, mam wrażenie, że bardzo mocno podkopie zaufanie do Prawa i Sprawiedliwości i z tego względu właśnie, że dotyka bezpośrednio Polaków, może się okazać, że to będzie właśnie początek końca Prawa i Sprawiedliwości jako rządzącej partii. No tak, a z drugiej strony ta zmiana była jednym z czołowych, można powiedzieć, elementów programu PiS-u, który został zaakceptowany przez największą grupę głosujących Polaków. Piotr Gabiel, jak pan to widzi? Ja myślę, że wyciąganie tak daleko idącego wniosku z tego, czego jesteśmy świadkami, jest chyba nieuprawnione, czyli że to doprowadzi do dezintegracji